skąd się wzięła w ogóle idea pasieki? Chodź po ten, wróżka i będziesz to... I tutaj właśnie Tadek mi opowiadał trochę, że właśnie zrobiliście jakieś domki na... Tak, bo ogólnie to się zaczęło tak, że jak zawsze chciałam mieć pasiekę, poznaliśmy się i tak jakoś ten pomysł żeśmy zrealizowali. Czyli okay. Zaczęło się pszczelarstwo. Jak się zaczęło, zaczęliśmy się zajmować pszczołami, no to jakby się to, jak to się mówi, im głębiej w las, tym więcej drzew. Czyli temat zaczęliśmy bardziej zgłębiać, nie? Poznaliśmy temat domku. Robiliście jakieś szkołę w tym kierunku? Od kiedy się to zaczęło, powiedzmy? No, to już zajmujemy 7 lat. 7 lat? Tak. Powiedzmy, jesteście ludźmi w wieku 30 lat. Ja mam 34, Michał ma 33. Nie było pytania, przepraszam. Okej, to tam wiem. Ja w tym roku skończyłam technika pszczelarza. Także ugryzłam temat bardziej od strony też, no, mówię, szkoły. No, no Michał czynnie chodzi jakby co roku, no bo się też dzieci nam pojawiły, w międzyczasie to wiesz, to też tak z mojej strony mniej... No obowiązki, tak. Prawda? Trzeba urodzić, no, trzeba dokładnie. Wychować, no jak to mama. A dom, pomysł z domkami, wiesz co, to rodził się w taki sposób, że mamy pracownik tu można ten... Śmiało. U kotek, jak i dzików. Mamy pracownię w górze, i tam mamy takie pomieszczenie na same ramy. Jak się na przykład po jakimś czasie do tego pomieszczenia wchodziło, to tak super było, pachniało super tym propolisem, miodem wszystkim. Mm-hmm. I żeśmy zaczęli, mówię, zgłębiać temat. Też ta uloterapia się pojawiła w międzyczasie. Stwierdziliśmy, że to spróbujecie po prostu tak, tego tematu, no nie? I wiesz, pojawił się temat... to jak sauna wygląda. Tak. Kupna... Tego domu z ale... ziemią i po prostu żeśmy stwierdzili, że to jest idealne miejsce. Ale Tadek mi tu mówił, że jakieś pszczoły tu będą widoczne. Ach, tu będą pszczoły, okej. Okay. Okay. Nie słyszysz, jak będziemy cicho, to... Już tu kamera nagra. Tu są pszczoły. To my się tu drzemy, ale tu są. I tu jest drugi. I pod drugą ławką jest to samo? Tak. Czyli mamy cztery rodziny w domu. Ciepło tutaj, no. Nie jest ciepło. No ale klimat na spanie w nocy jest... No właśnie, na pewno jeden domek chcemy zrobić pod noclegi, nie? Wy to całkiem niedawno, żeście kupili je i... W kwietniu żeśmy dopiero te rodziny tutaj dali do tego domku, bo w lutym domki przyjechały do tak naprawdę. No, ale czuć już to, ten zapach wosku. Ale będzie za rok będzie to miał już taki... Tak, to już będzie przesiąknięte i to... tak. Aha, w ten destyn, że to trzeba, nie, że o, kupuje i od razu ludzi, no, od razu nie. Niemców, nie? Nie, to musi rok popracować po prostu. Okej. Okay. No, a skąd, wiesz, potwierdzenie na działanie? No to na pewno najważniejszą kwestią jest to, że rok temu w Krakowie, w klinice psychiatrycznej, postawiono taki domek dla pacjentów z zaburzeniami psychiatrycznymi, czyli jako terapia. No to jest na pewno dobry... Bo ten, nie wiem jak to nazwać, bzyk pszczół, to no, jest biały szum, tak zwany. No, nie czyli na przykład jak dzieci się usypia przy odkurzaczu, no, to tak można powiedzieć, że ten bzyk pszczół, no, jak no, się tak, to no. Gada w ogóle? Bzyczenie, no bo bzyczenie, to chodzi, no. Bo to jest trzepotanie skrzydełkami. Tak, tak, one jest... regulują temperaturę w ulu. Tak, ja kiedyś też się kiedyś tam przelasłem zajmowałem, ale jak już wyjechałem za granicę, no to niestety gdzieś to uciekło. No one, raz, że to bzyczenie jest, które słyszysz, dwa, jest też, są wibracje, których ty nie słyszysz, tak. Które na ciebie oddziałują, nie? Tak jak w ogóle pszczoły to tak do 15-20 cm od ula, od rodziny, wytwarzają specyficzne biopole, które jest zgodne z ludzkim. To jest w ogóle opór, i wiesz, informacja. I to po prostu na ciebie też wpływa, nie? Mhm. No. Inicjatywa super. Nie wiem, jak chcesz, to możesz powiedzieć adres, żeby tu... No to zapraszamy. Ja znajduję się w Wojciechowie, jest koło Lubomierza w województwie dolnośląskim, także zapraszamy serdecznie od wiosny 2021.
No w tym roku udzielamy jakby domków nieodpłatnie, nie, no, dla zainteresowanych tak. Od wiesz, przyszłego roku, od maja, tak? No tak, zgadza się, nawet od kwietnia. Nawet od kwietnia. Swoją pasie wierzchu. No a na przykład, jak to powiedzieć, opieka nad takim ulem, jak wygląda? Tu jest jakby skrzynia, widzę, że jakieś zawiasy są. To jest wyciągacie to? Szuflady. Szuflady, tak, no, nie? Czyli okay. Szufladę wyciągasz, to już jakby jest i tam ramka. Leżak, nie? Okay. Bo są wielkopolskie jakby ule, które w korpusach stoją, tak jak mamy na tamtej pasiece. A tutaj no to jest poszerzane, no to trochę jest gorzej miód z tego brać. Lubię poznawać takich ludzi, którzy mają naprawdę inną rzeczywistość w głowie, którzy chcą stworzyć coś niekonwencjonalnego. Naprawdę dziękuję Ci za szczery opus, opis tej swojej pasieki, swojej rozkminy. Na pewno dodam link pod filmem z Waszym Facebookiem i zapraszam wszystkich do pasieki. Która nazywa się? To będzie pasieka Róże i Kaliny. Róże i Kaliny, tak, okay. Róże i Kaliny. Do Wojciechowa. Wojciechów przed Lubomierzem. Okay. Tak zgadza się. Dziękuję. Dzięki. Nara. Cześć.